Dziennik numer 2 Włodzimierza Pawlaka jest obiektem wyjątkowym z punktu widzenia konserwatora. Należało zwrócić uwagę na ideę, cel i funkcję dzieła sztuki, które w ochronie sztuki nowoczesnej stanowią bardzo ważny element w dzisiejszej praktyce konserwacji, a bezpośredni kontakt z artystą jej naturalny przywilej. Głównym tutaj tematem jest czas, któremu artysta nadał materialną formę. Dziennik to w uproszczeniu dokumentacja wydarzeń, rodzaj dziennika. Zauważalne są zapiski, dokumenty opatrzone datą i czasem miejscem. Jest to bardzo ważny element, który pozwala nam przybliżyć się do artysty, jego życia i relacji wydarzeń go otaczających. Celem pracy było przeprowadzenie konserwacji zabezpieczającej materię oryginalnego dzieła bez ukrywania skutków degradacji materiałów oraz procesu starzenia materii. Założenie to w szczególności dotyczyło elementów wykonanych z metalu, papierów oraz produktów żywnościowych w postaci słoniny. Wstępnym etapem prac było rozpoznanie obiektu, polegające na wykonaniu dokumentacji fotograficznej, dokładnym oglądzie obiektu w różnych rodzajach oświetlenia i zakresach promieniowania. Następnie wykonano specjalistyczne badania chemiczne, które pozwoliły zebrać informacje dotyczące budowy i techniki wykonania obiektu oraz wyselekcjonować odpowiednie materiały konserwatorskie. Ze względu na zestawienie w obiekcie nietypowych i diametralnie różnych materiałów, praca wymagała opracowania indywidualnej metodyki postępowania. Opierała się ona na poszukiwaniach możliwie najlepszych metod i środków konserwatorskich, lokalnie dobranych do poszczególnych fragmentów dziennika. Wszelkie dokonane zabiegi oraz użyte środki musiały spełniać postawione im wymogi, a mianowicie musiały być nieinwazyjne, stabilne fizykochemicznie, odwracalne i bezpieczne oraz kompatybilne z materią oryginału. Każdy z przyklejonych materiałów papierowych jest inny pod względem swojej budowy. Dlatego też rodzaj ewentualnych preparatów był dobierany indywidualnie. Papier należy do tych materiałów, gdzie każda nawet najmniejsza ingerencja może pozostawić po sobie widoczne, a niekiedy nieodwracalne skutki. Ze względu na zakwaszenie papierów wykonano ich odkwaszenie z użyciem preparatu na bazie węglanu wapnia. Zdecydowano się na oczyszczenie mechaniczne na sucho z zabrudzeń powierzchniowych i nawarstwień, które nie wpływa na wartości estetyczne dzieła. Celem tego zabiegu było usunięcie czynników potencjalnie szkodliwych, kwaśnych, higroskopijnych, mających negatywny wpływ na obiekt. Do oczyszczenia mechanicznego zostały wykorzystane różnego rodzaju pędzle, czyściki, bawełniane tampony, odkurzacz konserwatorski, gumy, skalpele i inne narzędzia i materiały, które były odpowiednie dla danego rodzaju materiału. Do oczyszczenia warstwy malarskiej zastosowano substancję żelującą wytwarzaną z krasnorostów z dodatkiem roztworu cytrynianu trójamonowego, która była usuwana w postaci błony z powierzchni dopiero po jej ścięciu, gdyż w takim stanie jest możliwe usunięcie wszelkich zabrudzeń, nawet w części niedostępnej dla innych narzędzi. Wszelkie działania, jak również brak interwencji, był determinowany poszanowaniem dla zamierzeń autorskich. Podjęte działania miały na celu spowolnienie postępującej degradacji materiałów oraz przywrócenie oryginalnej estetyki dzieła tak, by jego percepcja u odbiorcy była zgodna z zamierzeniem twórcy. Obiekt wykonany w technice kolażu złożony jest przede wszystkim z różnego rodzaju przedmiotów codziennego użytku, bezużytecznych fragmentów, form naturalnych, wszelkich możliwych obiektów. Dzieło powstało z przedmiotów, które nie są stworzone przez autora, ale jedynie przez niego użyte. Pochodzą one najprawdopodobniej z jego najbliższego otoczenia. Na obiekcie należy przede wszystkim zwrócić uwagę na elementy datujące obiekt. Sam obiekt powstał w 1989 roku, stąd też wiele dokumentów jest oznaczone datą 1988 z okresu późnej jesieni czy początku zimy. Są to między innymi Gazeta Niedzielna z 6 listopada 1988 roku, Gazeta Życie Warszawy z 11 października 1988 roku. Na pierwszej stronie widoczny jest temat 45 lat Ludowego Wojska Polskiego. Wojciech Jaruzelski odwiedził żołnierzy Śląskiego Okręgu Wojskowego. Innym przykładem
związanym z postacią generała Jaruzelskiego jest ulotka informująca, że 13 grudnia bieżącego roku o godzinie 14:30 przed pomnikiem Kopernika w Warszawie odbędzie się wiec poświęcony rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Możemy więc zauważyć, że dla artysty czas związany z historią kraju miało duże znaczenie. Innymi elementami datującymi, ale nie w sposób dosłowny, są papiery pakowe, wycinki świąteczne czy modlitewniki charakterystyczne dla okresu kolędowania, kiedy to bardzo często księża wręczają je dzieciom, które mają jednocześnie skojarzenia z okresem bożonarodzeniowym. Artysta dużo podróżował, czego przykładem jest wiele dokumentów i pamiątek. Jest to m.in. płyta winylowa, którą artysta kupił podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Podczas wywiadu mogłam się dowiedzieć, że w trakcie powrotu do kraju płyta została uszkodzona i nie nadawała się do odtworzenia muzyki. Z tego powodu artysta postanowił ją przykleić do obrazu. Innym przykładem jego podróżowania widoczny jest w prawym górnym rogu. Widzimy pamiątki z podróży artysty do Anglii w postaci m.in. mapy Londynu, dokumentu zameldowania w hotelu, bilety kolejowe czy zaproszenia od polskiego ambasadora. Należy również zwrócić uwagę na miejsce zamieszkania artysty. Nie bez powodu widoczna jest znaczna ilość przyklejonych tekturowych biletów kolejowych relacji Warszawa-Żyrardów. Na obrazie jest wiele elementów, które najprawdopodobniej pochodzą z domu artysty. Między innymi jest to denko od emaliowanego czajnika czy fragmenty papy i bliżej nieokreślonego fragmentu metalu. Wszystkie tego typu rzeczy artysta mógł znaleźć między innymi na swoim podwórku. Są to rzeczy, które mówią dużo o samym artyście. Są to papiery kserok, książki o sztuce, prywatne odręczne notatki czy notka najprawdopodobniej wykonana przez lekarza z listą leków i ich dziennym dawkowaniem. Jest to zaledwie tylko część opisanych przeze mnie pamiątek, elementów i innych dokumentów znajdujących się na obrazie.